We wtorek 1 marca uruchomione zostanie sztuczne lodowisko przy Stadionie Smoczyka. Wstęp na jedną 50-minutową sesję będzie kosztował 2 zł. Tylko do końca tego tygodnia czynne będzie natomiast lodowisko na rynku. Prace przygotowawcze na sztucznym lodowisku przy Stadionie Smoczyka dobiegły końca. Tafla jest już praktycznie gotowa. Otwieramy jutro o 10, mówi Dawid Podgórny z Mosiru. Tafla, na której jednocześnie ślizgać się będzie mogło 70 osób, czynna będzie codziennie od 10 do 21 z 3 przerwami na konserwację lodu. Do końca tego sezonu koszt 50-minutowej tercji wynosić będzie 2 zł od osoby. Niestety na razie nie będzie możliwości wypożyczenia łyżew, dlatego trzeba przyjść z własnym sprzętem. Wypożyczalnia ruszy w następnym sezonie, mówi Podgórny. Czynne natomiast będą szatnie i toalety. Tylko do końca tego tygodnia, najprawdopodobniej do 6 marca, czynne będzie natomiast lodowisko na rynku. Musimy je rozmontować wcześniej niż zamierzaliśmy, ponieważ musimy przygotować rynek do dużej imprezy sportowej, jaką będzie półmaraton leszczyński 20 marca, mówi Dawid Podgórny. Jak długo działać będzie lodowisko przy stadionie? Zdaniem pracowników Mosiru jeszcze 3 tygodnie, do końca kalendarzowej zimy. Oczywiście, o ile nie nastąpi jakieś gwałtowne ocieplenie. Jarek Adamek, Radio Elka.